trzeba się cieszyć z takiego wyniku Agnieszki Radwańskiej, dlatego że Karolina Pliszkowa to jest zawodniczka reprezentująca tą młodą falę, z którą rzeczywiście Agnieszka ostatnio niezbyt sobie radziła. Także to niewątpliwie powinno ją zbudować psychicznie, bo rzeczywiście takich spektakularnych i szybkich zwycięstw miała Agnieszka ostatnio mało. Teraz czeka ćwierćfinał z Cwietaną Pironkową, zawodniczka, z którą już grywała na trawie i na Wimbledonie wygrywała, co prawda w trzech setach, ale myślę, że powinna sobie poradzić, a co będzie dalej, no to zobaczymy. Agnieszka zawsze w IFPEN grać lubiła i pamiętamy jej jeden finał i jedno zwycięstwo, także życzyłbym jej, żeby udało jej się to w tym roku też powtórzyć.